To ten nowy Lombard jak coś. Jeszcze go testujemy. Spartiatik! Cześć Domino, co tam? Słuchaj, masz jakiś... Tak, Anon, no. To jest cel mój. Anon, ale nie wiem, czy byłeś, jak ja to mówiłem, ale patrzyłem u innych, jak jest różnica z nasionkami. Jest gigantyczna różnica z nasionkami. Nie dość, że niektóre bossy cię nie one-shotują. Radan raczej by one-shotował, ale może nie, jakby się poszło full death. Ale niektóre tak. I ile się ich bije. Boże. Te nasionka, nawet na RL1 to jest różnica duża. Handluję telefonami. Mam. Handlujesz tylko. No. Dobra, co to jest? A co chcesz? Pożyczyć. Jak mogę ci pożyczyć telefon? No kartę mam swoją. Nie mogę ci pożyczyć telefon. No dobra. Musisz kupić telefon, żeby go mieć. No. Bo miałem... Miałem telefon. No. Przyszła do mnie dziewuszka. No. A to jest mój telefon, to jest mój telefon i chuj. I zabrała mi go. Czyli ci ukradła. Kto? No. Tak? No. Wyrwała ci telefon z ręki i sobie poszła. No, nie tylko telefon, ale to jest szczegół. Jak nie tylko telefon? Tam kupę rzeczy pozabierała. Moje, moje, swoje, k***a. Szkoda. Co? No dobra, to jak no, ale jak wbiła ci na chatę i ci rzeczy pozabierała? Wpuściłem ją specjalnie, znaczy specjalnie. Wiedziałem, co ona będzie robić, nie? No. No i... Pama jej odbiła i... Co? No. No dobra, to jak nie masz takiego telefonu... Jakiegoś starego nie masz? Nie mam. Nie mam. Stare takie, wiesz, za 5 dyszek jak coś mam, albo za 4. No to leży na półce 15 minut, zaraz ktoś kupuje, nie? Takiego trupa. Także zostały mi takie same najdroższe. No właśnie idę. No. No dobra, trudno. O. Ej, co jest z tym chłopem, tak szczerze? Poszukam sobie gdzie indziej. Ty, ale to nie jest żul, nie? No. No dobra. To na razie. Ja pracuję w sklepie z telefonem i tacy ludzie serio się zdarzają. Ale co? Kurde, nie ogarniam w dupę, co tu się wydarzyło. Tak, gorąco. O, jest cieplutko. Nie bardziej, nie lepiej niż na dworze. Jest cieplutko. Co tam przyjaciel? Głośniczek. Głośniczek. Co chcesz z nim zrobić? Sprzedać ci go. Chcesz... Mam takich całą reklamówkę. Ale Lombard to jest ciekawy, nie? Bo Lombard to jest jak NPC z RPGa, że przynosisz cały złom jaki masz i on to i tak kupi, nie? Mała szansa, że nie kupi. Fajne, tylko wychodzisz ogólnie na gówniano na tym interesie, ale wiesz, złom w RPGach też mało kosztuje. Ratowałbyśmy to tam. 20 zł mogę ci dać za niego. Ile? 20 zł. Co ty gadasz? Jak ja nowe. Ostatnio po 15 zł kupowałem. Co ty gadasz? Kuźwa. 20 zł mogę ci dać. Więcej nie dostaniesz przyjaciela. A ile on chciał? Boże, gorąco. A też radę mnie poratować do poniedziałku? Bo mi wypłata nie wpłynęła. 20 zł. Z zegarkiem. No. No. Nie mogę znaleźć tego głośnika, co on przyniósł. W ogóle się da kupić? 30, dasz radę do poniedziałeczku. Nie załapałem się na przelew. Ja miałem być u ciebie wczoraj, po telefon. No. No. I czekałem do 18.30, no nie wpłynęło mi, nie? Honor, bo jest dużo mniej profesjonalnie, bo to się dopiero zaczęło. Łącz sobie stare odcinki tamtego Lombardu, to podobnie było. A głośniczek nie. A nie brałeś go u mnie? Kupowałem go u ciebie. No. 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 Pytanie, czy mnie podratujesz? Cześć, on kupił ten głośnik u niego, przyszedł do niego i tak gadał jakby... W sensie... Co jest w dupa? Bo... Chciałem jutro
jutro jechać z dzieciakami na ten, na bliżotko. Ale porypane to jest. Tak, i takiego przycisku. Dobra, szczerze widzowie, on naprawdę nie dostał przelewu i dlatego nie ma siana? No bo wygląda normalnie niby chłop, ale kurde, to jest straszne. Że on nie ma stówy. Kasyno nie oddało, ja... No niemożliwe, że wszyscy ludzie są uzależnieni od hazardu w tym kraju. Boże, jak gorący. Dobra, to jakoś to... No. Ogarniemy. Wyłączony jest. Nie masz klimatyzacji? Nie mam klimatyzacji. Czemu ty jest tak cicho? Kurde. Kierownictwo lubi się znęcać nad nami. A nie jest jakoś tak, że 26 stopni w pomieszczeniu to już mogę odmówić pracy? Tak, możesz. To ja mam 27. Ja ogólnie odmawiam pracy na magazynie, jak jest powyżej 23. Masakra jakaś. No. Potem przelew nie przychodzi. Słuchaj, świeżo się ubrałem do ciebie. Już jestem cały mokry. Ja jestem cały dzień mokry. No. Masakra. Tylko nie wiem, po mnie chyba tak nie widać, nie? Po mnie masakrycznie. No ale ty szedłeś jeszcze, tak? Tak. Witam, no, Amy. A jednak ten deptak przejść w tym pewnym słońcu. A nie, ty już jestem, no. Wiesz tam. A pomagałeś w uracie, pamiętam. Nie? A teraz jeszcze z powrotem ta sama droga, nie? Tylko pod górę. Także wiesz, wesoło mam, nie? Więc tak, za ten właśnie będziesz złotych 20, tak? No. Jak to fajnie różni, złotych 20. Złotych 20. Niestety więcej nie ci za to nie zapomnę. Gitara, no. Tak jak chyba. Zajle on to sprzeda. No nie no, mam tego opór, no. Bo chłopaki mi przynoszą, sprzedają to w kultowych ilościach. No wiem, a potem mi brakuje. Już widzę jak na halach produkcyjnych trzymają poniżej 26. I za zegarek równa stówka, czyli 120 łącznie. No i 110. Mówi, że to jest tyle warte. No. Ode mnie. Ode mnie warte. To niech będzie jeszcze ta dycha, więc jest taki. Dobra. Elegancko. U mnie w rodzinie mojej narzeczonej jest taka kuzynka, jej cztery dzieci, mąż pracuje, ona pracuje i ona po wypłacie parę dni potrafi napisać, żeby jej pożyczyć 100 zł. No to jest fatalne zarządzanie pieniędzmi. Przecież na coś to idzie, nie? Na pewno nie na wszystko, co trzeba, bo inaczej to by serio, no to by zawsze wychodziła na minus, czyli z czasem w dłuższej perspektywie, no to się takie długi zrobią, że się nie podniesiesz. Jak ty co miesiąc jesteś na minus. Straszne, straszne rzeczy, straszne to jest to zarządzanie pieniędzmi. Co chore, przepis o 26 stopniach tyczy się tylko prac biurowych. Na halach pracodawca ma tylko obowiązek dostarczyć wody. Jezus Maria. No to rzeczywiście jest porypane. 5, 10. Wydawałoby się, że na odwrót będzie, nie? Drobnymi, bo super. Nie mam inaczej. Tu jest 10, no. 20. Dobra. Czekaj, bo 30 miało być. No. Jeszcze dycha. Jeszcze dycha. Dobra. Dzięki wielkie. Pilonem jak w średnim wieczu, chłopie. No i dobrze. Wagowo. Na razie. Porypane to jest, widzowie. Mój kolega po wypłacie spłaca 90% długu i gówno mu zostaje, bo jak nie miał kasy, to pożyczał. No to wiesz, to już konsekwencje, nie? Ale ten chłop podobnie robi, tylko może już nie ma od kogo pożyczyć i do lombardu idzie. Tu dużo ludzi tak robi. Że zastawia coś i za dwa dni odbiera. Wiesz, no porypany. No może tak odbiorka, no. Kogo ja widzę? Oho! Ja teraz w Prusicach. W Prusicach? Wynajmuję. No i co tam? No ten telewizor, no nie wiem co tam. A. Pożyczył na kasyno? No kurde, jaka jest szansa, że oni serio wypożyczają na takie rzeczy, że oni kłamią, że na dzieci potrzebują jakieś tam opłacenie rachunków i oni serio mogą pożyczać na kasyno? To byłoby popieprzone w dupę.
No bo przecież to jest absurdalne. No. Czyli odbieramy. Okej. Okay. Piewiór. Jak przy 45 w dupę, czy w saunie? Co tam koło pana słychać? Ja pana chyba z pół roku nie widziałem. Od dopiero 3 miesiące w Rosicach. No nie miałem takiej potrzeby, żeby tutaj wpadać. No ale to z tym telewizorem to Andek, taki, co ty piszesz? No musiałem, mówię, no na tydzień to muszę, nie? Okej. Okay. No to mówię, gdzie uderzyć? A jeszcze tym bardziej w niedzielę. No przebica, no. Co jest na taśmie przyklejone? Na taśmie? Tutaj jakieś sprzęty, nie wiem, czy o to ci chodzi. A jeszcze tym bardziej w niedzielę. No przebica, no. No, a... Aha, bo tam lombardów nie ma, nie? Gdzie? No, czy są? Są, no ale... No, just loser, jeżeli to naprawdę na to bierze. Bardzo rzadko otwarte do 13. Tak? Bardzo rzadko. Co ty gadasz, tak Machoń? Dlatego masz cel rozpieprzony. 217 zł 14 groszy. Czyli? Wizerunki przestępców. Podpis proszę. Jasne. Mają ban rok w komputerze, dopisują. Już tak było. I na przykład proszę, ten przynosi kradzione rzeczy, ten coś. Nie, no to tylko 32 cale. Dziękuję bardzo. Ja rozumiem, ludzie korzystają z lombardów, przecież to taki schem jak skrzynki random brut na OLX czy innej stronce sprzedaż zrobisz normalnie, zarobisz. Znaczy oni to robią, żeby od ręki pieniądze dostać, to oczywiste, nie? To wiadomo, że na tym wychodzą gówniano. Jest, czasami bywa, że masz taki sprzęt, że długo ci zalega, a oni chcą pieniądze na już. Więc idą. No, porypane to jest. Do widzenia. Witam, Robersk. A tu co? Ty, on wrócił to zastawić? Dzień dobry. On tego nawet nie rozpakował. Ja pierdzielę. I? Co z tym robimy? Nie wiem, chce pan kupić? Ty, ciekawe jak on się czuje teraz. Ja pierdzielę. Jezus. Ale zastaw przez przełożą, to jest pańska decyzja, nie? Ten to już... Bo nie wiem, czy wypieprzone ma jaja na to, ale... Rozmyślił. Nie, proszę... Wszystko sprawdzi, wszystko jest na miejscu. Styropianów nie ma. Telewizor przechodzi z rąk do rąk. Ale już nie ma. Nie. I on ciągle na tym wychodzi na minus. Gdzie mój nożyk? Obejrzał mecz i oddał. Robi tak cały czas. Co się stało, że pan sprzedaje? Już wymyśla coś. Nie chce pan odzyskać? A co jest te same pieniądze? No te same, no. A co, 5 telewizorów w domu, że nie chce pan odzyskać? No to mi telewizor... Ty zobacz! Czeka na nas w lombardzie. Ja pierdzielę. A co, 5 telewizorów w domu, że nie chce pan odzyskać? Brother chudzik. No to mi telewizor, jak mam internet. I tu mamy uchwyt, tak? Do tego telewizora. Jeszcze Wiedźmin jest. Wszystko mają. Od telewizora w wszystko. Tak jak było poprzednio, tak jest teraz. Ja zapomniałem o tym steropianie, kurde górnym. Dolny jest, a górnego kurczę go mać zapomniał. Lepiej do lombardu za 20 niż za 100 samemu sprzedać, bo póki... tak, Andek, no. No, właśnie. Co ty gadasz, JJ? Będziemy testować dziś. 250.
Dałoby radę, czy tak... A tak, Amy, tak, tak. Ale zobacz, co robi w Lombardzie. Czai się. Ale Media Expert to jest sklep, a nie marka telewizorów. No, no tak, no ja pan rozumiem, tylko no... Ukradli, no. Nowy Łukaszu jakiś. Oglądamy. I wszystko działa. Wszystko. Świeci. Straszne życie. Straszne to jest. To sprawdzamy? Proszę. Nie ma problemu. Straszne to jest, ile rzeczy trzeba zrobić w życiu, bo to nie jest realne, żeby z dnia na dzień tak się spieprzyło życie. Żeby nie mieć grosza przy duszy i musieć chodzić do Lombardu ciągle i zastawiać i coś tam pieprzyć, jakieś ciągle wymyślone historie inne. Kurde. Ciekawe, czy oni serio, niektórzy uzależnieni od hazardu. Jak dużo tych ludzi jest, na pewno alkoholików to tam, no to wiadomo, ale... Ale hazardowych i tak dalej. Oni już są w takim stanie, że rodzina i znajomi nawet 5 zł nie pożyczą, może tak być. Tak, Łukasz. Żadnego nie ma problemu. Ja mam czas, ja mogę poczekać. Fanatyk Lombardu. Ale w ogóle widzę, że on jest ten nowy. To kupił pan, nie używał? To po co pan kupował? Ja pierdziele, czyli to jest ten rodzaj biznesmena. Wziął w abonamencie pewnie coś. Albo na raty. I sprzedał do Lombardu. Za 200 zł. Pewnie wydając 1000. W ratach. Jakichś małych. Ja pierdziele. Albo więcej nawet. Nie wiem, ile może to kosztować. Wizor, którego pan... Ja nie kupiłem. Kupił mi mój szef. Okej. Okay. Ja go nie prosiłem o to. Okej. Okay. On mi powiedział... Nie wiem, czy pan zna w Prusicach. Nie znam. Balon. Trochę jak Dalton on się zachowuje. Może ten sam rodzaj uzależnienia. I wiecie, i te same rzeczy. Zobacz twarz, on jak Dalton. Pizza. Nie znam. Balon. Widzisz? 500 miałem na górce odłożone u niego. Byłem bardzo szczęśliwy. Mówię, nareszcie odłożyłem pieniądze. No. A on na drugi dzień po nim mówi, telewizor już jedzie do siebie. Czyli... Kurwa, te... Jezus. 500 zł umiał szef zapłacić za jakieś nadgodziny pewnie, ale dał mu telewizor jakiś z gówna. Jeżeli to prawda, ale no. Telewizor jedzie. No mój zamówiłem mnie ekspert. To było bodaj wtorek, a mój w środę będzie telewizor. Jak Dalton ja już tak mówi. No mój na tam. 500 odłożone masz, no to tylko 300 będziesz do tyłu. Ja mówię, ale kurwa, sens szacunku. To jeszcze szefowi oddać musiał. Ja pierdolę. Jezus Maria, nie, to nie jest możliwe. To jest w dupę niemożliwe. To jest nierealne. To jest, nie, to jest w dupę... To jest... Jezus Maria. Tak, Łukasz. Przepraszam, że przeklinałem, bo byłem tak w kół. Widzisz, jak Dalton. Dlaczego się rządzisz moim pieniędzmi, szefie? Czyli on, pan sobie zaoszczędził pieniądze i on sobie za pańskie pieniądze pojechał i kupił sobie panu telewizor. Bez pytania, dla pana. Tak. Widzę, Michael, że już... Łącz się z anteną. Trzebnicę pamiętasz. O. Nie, antenę to dekoder, już zamontowano. Kolej nawet nie potrzebuję. Po co mi to? Okej. Okay. No jaki jest sens i logika kupować dla kogoś telewizor za nie swoje pieniądze i ktoś... Sens jest prosty. Telewizor miał ludzem, szef na chacie, więc po prostu mu go dał, zamiast płacić mu pieniądze i jeszcze na tym zarobił dodatkowo. Prosty jest sens. A on się dał. Bo telewizora nie chce, o co chodzi? Nie wie pan co, pewnie ludzie kurwa nie rozumieją innych... Paragon miał? Ja nie wiem jak to wytłumaczyć, nie wiem. No ja to mu tłumaczyłem. Po co pan brał od niego ten telewizor? Było trzeba kazać mu spadać z tym telewizorem. Nie, on mi go wcisnął na siłę. No i tak za moje pieniądze i tak, no to wcisnął mi do domu na siłę. Mój rozum tego nie ogarnia.
taki szef to skarb. Bez kitu, nie? No, dał mu, żeby potem usterkę oglądał na TVN-ie i wiedział, czego w robocie nie robić. Dzięki Ligry za 19 lat. Witam, witam, witam. Jestem u niego, tak po części powiem, uzależniony z tego tytułu, że u niego nie dość, że pracuje, to jeszcze wynajmuje. No, okay. Znaczy wynajęcie pokoju to mnie nie interesuje w ogóle nic, ani płatności nic, no bo pracuję u niego. No. I on chciał mi prezent zrobić. No. Jaki kurwa to jest prezent, jak za moje pieniądze? Ja pierdzielę, Boże. To już jest przypadek nieuleczalny. Tu już nawet nie ma o czym gadać, jakie to jest uzależnienie. Ja pierdzielę, kuriozum jakieś. No dobra. Tak mogli, no. No co ja panu mogę poradzić? To... No nic, ja po prostu się dziwię. Nie, naprawdę? No. Chylę na jego głowę pod tytułem, że kurwa no dał mi pracę i mieszkanie. Okej. Okay. Ale kurwa na siłę wciskać coś, czego ja naprawdę nie chcę. Dlatego... Dał mu wędkę zamiast ryby. Zastaw czy sprzedaż. Jeden chuj, tak? Wyjdzie cenowo. Dam panu 250 pod sprzedaż, no. Dobra. Bo pan i tak tego nie potrzebuje, tak? Nie. Nie. Co on to wczoraj odkupił? On to wczoraj odkupił. Czyli zapłacił odsetek sporo. Żeby wrócić dzisiaj. Ja pierdzielę. Co tu się dzieje? Nie mógł tego po prostu nie odkupywać, to wtedy by to przeszło na Lombard i nie zapłaciłby tych odsetek, bo chyba wtedy tak to działa, nie? Tylko odkupił to, zapłacił odsetki i teraz to przyszedł... Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Dobra. Super, dziękuję. Jutro odkupi. Jutro za 500 mu szef kupi i da. Panie bardzo. Jezus Maria. Podpis proszę. Nie ma problemu. Tacy ludzie mają wypieprzone na życie, potem biorą sobie coś. Na rad nie spłacają tego komornika, mają idą pracować na czarno, robią na za psie pieniądze. No to już jest taka równia pochyła z tego, co ty piszesz. Potwierdzenie sprzedaży? Nie potrzeba, proszę pana. Czy 200, my się znamy? 250 dla pana. Dziękuję bardzo. O kurde. Do widzenia. Do widzenia. Tutaj są cięższe przy... Tydzień później klient zadzwonił do mnie, poprosił o odkup... Plot twist. Jezus. Nie. Nie. Czy on ma dupę bordera? Co tu się w dupę stało? O co chodzi z tym telewizorem, ty? Wytłumaczy ktoś? Jak szef przychodzi do mieszkania, to telewizor musi być na miejscu. Po wizycie do Lombardu i tak w kółko. Co się dziwić. No, on mógł myśleć całą tę historię i to jest prawdopodobne, no. Lepszy kryształ jest chyba jednak w Drezdenku, ale poszedł sub. Ciężko uwierzyć, że ludzie tak od wypłaty do wypłaty, nie mając zero oszczędności, przychodzą do Lombardu po stówę. Przykre. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę